Halo, halo. Dzień dobry. Nadszedł czas na długo wyczekiwany czwarty odcinek z serii Choroby w totalnej porażce. W końcu się doczekaliśmy tego wszyscy, bo i wy, i ja, że mogę z wielką dumą wypuścić odcinek czwarty z tej dość częstej serii. Tak więc zapraszam do oglądania. No kto by pomyślał, że ona wystąpi w tej serii? Tak, to Eva, czyli postać reprezentująca pierwszą obsadę. Wystąpiła ona tylko w jednym sezonie, w którym brała udział i na początku odpadła jako druga i później wróciła, by znowu w tym samym odcinku odpaść. Z wyglądu umieśniona dziewczyna, która widać, że jej hobby jest uprawianie sportu. Ma miłość do swoich handli oraz do MP3, która jej zaginęła, ale się odnalazła. Choć zdążyła zrobić burdello i nastracić swoją drużynę. Niejednokrotnie pokazywała, że nie da sobie w kaszę dmuchać. Aczkolwiek trzeba by na pewno. Ciężko było mi zdiagnozować, na co ona dokładnie może chorować, ale po dłuższych zastanowieniach mogę stwierdzić, że jest ona zbyt agresywna. A to, uwierzcie mi, też jest choroba. Ponieważ nie potrafi ona kontrolować swojej agresji i bardzo często pod wpływem emocji jest w stanie zrobić rzeczy, których nie zrobiłaby na trzeźwo. Możliwe, że agresja jej się włącza przez trudną sytuację rodzinną. Może Eva straciła kogoś bliskiego i przez to wpada w agresję. Może była w dzieciństwie krzywdzona, stąd też niechęć i agresja do ludzi. A może po prostu była sama dręczona w szkole i postanowiła odegrać się na każdym, kogo spotka na swojej drodze. Lub zażartuje sobie w jej stronę. Jeśli uważacie, że jakiś z tych scenariuszy może być prawdopodobny, to napiszcie w komentarzach, który z tych trzech może być prawdopodobny, by można było śmiało przypisać to Ewie. Ponieważ, no w końcu ona musi być na coś chora, bo to nie jest normalne zachowanie to, co ona sobą reprezentuje w totalnej porażce. Oj, nie jest to normalne zachowanie. Następny będzie Justin. Justin jest chłopakiem reprezentującym pierwszą obsadę w pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie nie miał zbyt dużo czasu antenowego i przez to można było powiedzieć, że nie poznaliśmy go bliżej. No bo poza raz odezwaniem się, to tak siedział cicho. Dopiero zaczął mieć jakąkolwiek osobowość od drugiego sezonu i od niego zaczynają się tak zwane schody. Bowiem od sezonu drugiego Justin pokazał swoje prawdziwe oblicze. Pokazując, jak bardzo egocentrycznym i narcystycznym człowiekiem jest. Tak, Justin choruje na narcyzm, czyli innymi słowy, jak to mówi wujek Google, narcystyczne zaburzenie osobowości w mitologii greckiej, mit o narcyzie trafnie podkreśla, że centralnym zaburzeniem osobowości narcystycznej jest samouwielbienie, uczynienie siebie samego obiektem miłości, które w konsekwencji prowadzi do rozpaczy i samotności. On wręcz przesadnie patrzy na swój wygląd, przykładowo skaleczy się w palec, to zaraz trzeba całą rękę w gips zakładać, bo Justinek sobie paluszka skrzywdził. Ojejku, jejku. Aczkolwiek są jeszcze dwie osoby, które mogłyby w tym momencie przybić piątkę z Justinem, a jedną z tych person jest Lightning. Bohater, który reprezentuje drugą obsadę. Człowiek, który jest umieśniony i z wyglądu przypomina postać, która niejednemu spuściłaby srogi łomot. Aczkolwiek wygląd to jedno, natomiast to, co ma pod kopułą, to pozwólcie, że przemilczę. On również jest narcyzem i to w tak dużym stopniu, że byłby w stanie wejść na Mount Everest bez żadnych zabezpieczeń, chociaż może lepiej nie, bo jest na tyle koślawy, że zaraz spadnie w dół albo źle coś przeliczy, tak jak to miało miejsce w Plejadzie Gwiazd. Dobra, nieważne. On autentycznie ciągle całuje swoje bicepsy na znak tego, żeby pokazać, jak bardzo jest zajebisty i jak bardzo jest najlepszy. Nie ma od niego lepszych, jest tylko on i kropka. To poza narcyzmem, jeszcze Lightningowi przypisałbym bycie turbo megalomanem i przy okazji prawdopodobnie choruje też na głowę, bo kto normalny nie potrafi rozróżnić kobiety i powiedzieć do niej, że jest chłopakiem i być potem wielce zdziwionym, że jednak no prawda jest zupełnie inna. Ta, Lightning w pełni okazałości. Ostatnią personą, jeśli chodzi o skład narcyzów, jest Anna Maria. Tak. Ona. Ona dosłownie mogłaby faktycznie być z Justinem, bo również ma fioła na punkcie dbania o swój wygląd i na każdym kroku podkreślania, jaka to z niej nie jest księżniczka piękności. Na początku wydawała się w porządku, ale słuchając ciągle wywyższającego się tonu, mam wrażenie, że po prostu komuś ego uderzyło do tego pustego łba. Ona tak jak Lightning reprezentuje drugą obsadę. Cóż, jedziemy dalej. Nie ma co tutaj dłużej komentować. Następną postacią będzie Zoe. O niej dość krótko, bo tutaj nie ma zbytnio co komentować. Jest przesympatyczną dziewczyną, która kocha się w chłopaku o osobowości wielorakiej, czyli Mike'u.
Wydaje mi się z perspektywy czasu, że poza byciu turbo naiwnym, to ma ona coś wspólnego ze swoim obecnym partnerem, czyli też osobowość, może nie wieloraką, ale jednak. O czym mówię, już wam przedstawiam. Zoe, kiedy się zdenerwuje, nie zawsze, ale co jakiś czas przepoczwarza się w komando z Zoe. Okej, nie jest to za każdym razem, aczkolwiek patrząc na zemstę wyspy, to mam wrażenie, że w przeszłości, zanim pojawiła się w obozie Wałanakła, mogła mieć właśnie takie epizody, że pod wpływem emocji zamienia się w komando z Zoe i robi rozpierduchę każdemu, kogo napotka na swojej drodze. Później mogła się nieco uspokoić i tak utrzymywać ten stan. Co o tym myślicie? Piszcie na dole. A ostatnią postacią w tym zestawieniu będzie Sugar, czyli postać reprezentująca trzecią obsadę. Jej można przypisywać wiele, zaczynając od otyłości, kończąc na byciu megalomanką, oportunistką itd. Ale jej najgorszą chorobą jest bycie dwulicową i tutaj wstaw dowolny tekst. Okej, z jednej strony bycie dwulicowym można wykorzystywać do łatwego wykopania kogoś z programu, tak jak to zrobiła chociażby Heather do Lindsay. Tak. Aczkolwiek, nawet jeśli byłaby dobrym graczem, niekoniecznie postacią, to wciąż bycie dwulicowym nie daje jej taryfy ulgowej, bo takie postacie i tacy ludzie powinni siedzieć głęboko w studni i się nie pokazywać w przestrzeni publicznej. Być może jest dwulicowa ze względu na przeszłość. Możliwe, że już nie pierwszy raz w latach szkolnych Sugar robiła dobrą minę do złej gry. Tutaj komuś obiecywała wielką przyjaźń, by potem po spotkaniu z daną osobą obronić z inną koleżanką dupę tej drugiej. Plus fakt, że jej dwulicowości i fałszywości jest taki, jak potraktowała Elle. Gdzie ta faktycznie zachowała się dla Sugar jak przyjaciółka lub koleżanka, a ta zamiast powiedzieć wprost, by spadała na drzewo, to wolała grać z nią w grę, by ją potem upokorzyć przed setkami tysięcy widzów. Podłe w chuj zachowanie. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, dajcie znać, czy wam się on spodobał. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało i widzimy się w kolejnych produkcjach. To by było na tyle, na razie i cześć.